Pierwsze 100 dni rządu Beaty Szydło. Sukces czy porażka? Dobry rząd w ciągu pierwszych 100 dni powinien zrobić trzy rzeczy. Odbiurokratyzować gospodarkę, odchudzić administrację, uprościć i obniżyć podatki. Żadnej z tych trzech rzeczy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił. Natomiast oceniając ten rząd na zimno, to trzeba porównać po prostu exposé pani premier z wykonaniem. I tutaj trzeba zauważyć, że dwie podstawowe obietnice, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich Polaków i obniżenie wieku emerytalnego nie zostały zrealizowane. Co więcej, rząd się wycofuje stopniowo z tych obietnic ze względu na to, że program 500+ jest tak kosztowny, że tych obietnic prawdopodobnie nie będzie w stanie zrealizować. Czyli to 500+ można powiedzieć, że przewiduje pan pochłonie, że tak powiem, cały już potencjał obietnic na kolejne lata? No, obawiam się, że program 500+ to jest program, co do którego rząd nie zdaje sobie sprawy, jakie będzie miał konsekwencje. My od początku mówiliśmy tak, jesteśmy za zostawieniem tych 500 zł w kieszeniach Polaków, ale w zupełnie inny sposób. Znaczy jesteśmy za odliczeniem tych pieniędzy od podatków i od składek, które Polacy już płacą. Dlatego, że program 500+ będzie miał dwie konsekwencje. Po pierwsze, rząd mówi, że już trzeba zatrudnić 7 tysięcy nowych urzędników. Moim zdaniem to będzie przynajmniej 27 tysięcy nowych urzędników. Oni będą kosztowali, w związku z tym ten program nie polega na tym, że dostaje się 500 zł, tylko rząd musi wyciągnąć 600 zł, prawda, żeby zapłacić 500. Z jednej kieszeni wkładając tam do drugiej. Druga rzecz to jest kontrola wydatkowania tych pieniędzy. Tam są takie zapisy, że jeżeli ktoś wyda te pieniądze na wódkę, a nie na pieluchy, to rząd będzie mógł mu odebrać. My jesteśmy za tym, żeby zostawić Polakom więcej pieniędzy, tych, które sami wypracowują w kieszeniach, i to Polacy mają decydować o tym, jak wydadzą te pieniądze. Lech Wałęsa po tych ujawnionych materiałach agenta Bolka pozostaje bohaterem wolnej Polski, Solidarności? Lech Wałęsa mógł ocalić część swojej legendy, przyznając się do współpracy w latach 70. To byłoby dobre i dla niego, i dla Polski. Natomiast to, co mnie coraz bardziej denerwuje, to jest to, że Czesław Kiszczak, człowiek skazany w III RP za udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, rozgrywa nam debatę publiczną o zagrobie.